A więc to jest to, czego promotorzy tak zwanego karniwora wam nie powiedzą. Tutaj widzicie, a także hodowcy wam tego nie powiedzą, tak? Dlatego, że w interesie jest po prostu robić biznes na zwierzętach. Łatwo, tak? Robić na kimś kasę. Zobaczcie sobie, także to tutaj, te wszystkie snopy, to są niby po co? To one są po to, żeby ludzi tym karmić, czy po to, żeby właśnie karmić tym krowy, które tutaj są poukrywane w tych, jak widzicie, obskurnych miejscach, tak, prawie że w wysypiskach śmieci. Także słuchajcie, skąd się to wszystko bierze, skąd się bierze to, jak nie z monouprawy, tak? Wyobraźcie sobie, ile to jest po prostu terenu potrzeba. To jest tylko kilka jakichś takich lokalnych farm, które nie są tak naprawdę aż tak wielkie. Także oczywiście jest kompletną bzdurą jakieś krowy żyjące na pastwiskach, tak? Gdzieś tam może żyją, ale no jest to po prostu maleńki ułamek. Także słuchajcie, ile to trzeba wody, tak? Szczególnie w takich krajach jak tutaj, gdzie tego deszczu w ogóle nie ma latem kompletnie, a i zimą było go mało w tym roku. Zobaczcie, tu są te farmy poukrywane, także krowy na pastwiskach, świeże mleko i tak dalej. No gdzie się nie ruszycie, tam jeszcze dalej widać, nie wiem czy to się uda mi przybliżyć, ileż tych snopów jest wszędzie, słuchajcie, uzbieranych, także nie powiedzą wam tego promotorzy karniwora, tak? Oni się tylko skupiają na pseudozdrowiu, którego na tym karniworze ani omnivorze nie ma. Nigdy nie będzie. I każdy o tym wie. Tak, intuicja. Intuicja jest silniejsza od wyuczonej wiedzy, tak? Nie ma tej intuicji, kiedy ludzie po prostu jedzą w ten sposób. Ludzie są po prostu pozbawieni tej intuicji. Także nie będą wam mówić, tak, nie chcą wam powiedzieć pani Wierzbicka, panowie bracia rodzeń, oni w ogóle nie poruszają tego tematu, tak, jest coś takiego jak etyka diety, już Lev Tolstoy o tym mówił, etyka, to nie jest tak, że można po prostu włożyć do buzi co się chce, to trzeba po prostu sprawdzić jeszcze skąd to pochodzi, tak, oni wam tego nie powiedzą, bo by wam to zbrzydło po prostu ten cały karniwor bardzo szybko.